Witalski, jest 4 września 2021, a ja ruszam w najdalszą wyprawę na tym kanale, na pierwszy mazurski zlot pasjonatów poroży. Fajnie, że jest całkiem niedaleko, bo to jest ode mnie 80 kilka kilometrów, chociaż żonka mi odradzała, bo mówiła, że jak w taką trasę jechać, to trzeba już chociaż niektóre znaki znać i że nawet te światła na skrzyżowaniach to mają znaczenie jakieś. Chociaż tutaj to mogła mnie nie kłamać, bo nieraz w sumie jak się wjedzie, to wszystko ok, a nieraz to dro się trąbią, łapami machają. Masakra. Ale nic, tak czy owak, lecimy. I cyk, jestem w miejscu, w którym zaczynałem. To, co teraz powiem, powinienem powiedzieć na końcu, ale do końca nikt nie wytrzymuje. To powiem, tu impreza mega, mega udana, naprawdę organizatorzy stanęli na wysokości zadania, plac, parking, te stanowiska dla osób, które prezentowały swoje zrzuty, przygotowane naprawdę super, kawa, grochówka, te rzeczy, karkówka, najwyższy poziom, a ci, którzy, no, którzy nie byli, niech żałują, bo naprawdę mają czego. Było naprawdę tyle tyk konkretnych. Ja to dostałem oczopląsu. Teraz będę miał niespane za 2 tygodnie, bo naprawdę pokazali ludzie takie trofea, że szok. Tyki więcej było tego naprawdę w opór. Co jeszcze? Ludzi, masa życzliwych, naprawdę bym nie powiedział, że to poszukiwacze zrzutów, bo zawsze gdzieś tam mówią, że tej zawiści tyle i ten, a tutaj naprawdę było super, atmosfera klasa. I co jeszcze, spotkałem kilka osób, które gdzieś są odpowiedzialne pośrednio za te moje upośledzenie w tym kierunku, gdzie oglądałem te ich filmiki na YouTubie. Też fajnie, naprawdę wiele fajnych osób spotkałem, fajnie pogadałem. No, nie pozostaje nic innego niż tylko wyśmiać tych, którzy nie pojechali jak mogli. I zapraszam do zobaczenia relacji, chociaż trochę też tak, ale nie tylko ja, bo będzie też u innych osób na YouTubie, bo szkoda, żeby z takiego naprawdę kapitalnego wydarzenia relacja była taka upośledzona jak przeze mnie nagranie. Ale jest naprawdę mega, mam nadzieję, że będzie to impreza cykliczna, że będzie co roku. I wielkie dzięki dla organizatorów, dla osób, które wystawiały, i zapraszam do oglądania. Ale dziwko, jadę, a tu ten pan mi z telefonu mówi, że dotarłem. Nieźle. Teraz tylko znaleźć miejscówek, gdzie to jest. Sporo jestem przed czasem. Nie doceniłem swojego kunsztu kierowcy. O, nawet słowa mi zabrakło, co dziwne. Dotarłem, miejscóweczka elegancka, łatwo się znalazło. Nie jestem pierwszy, bo się martwiłem, że tu będę gdzieś kwitł w krzakach, bo jako jeden z pierwszych myślałem, że wpadnę, jest za wcześnie. Ale jest towar, już jest nawet grill, impreza ma charakter rozwojowy, nasi są, pasuje, kurwa. Odnalazłem się od razu. I jeszcze się nie zaczęło, a ja już tyle towaru widziałem i takie kurwa tyki i więcej, że masakra. Tu najpoważniejszy wystawca, cyk, ze swoją kolekcją, a tutaj nagroda w konkursie, jeszcze nie wiemy w jakiej kategorii, ale nie żałowałem grosiwa, kto se szarpnie trofeum. Tu udało mi się przydybać prezesa zamieszania całego tego. Na zbór wszystkim. I na wstępie tak od razu, ja jestem wybitnie wścibski, nie krępuję się i dlaczego akurat teraz, akurat tu odbywa się ta impreza? Kto był inicjatorem, pomysłodawcą? Tak. Cześć, zaczęło się spontanicznie. Syn się zaśmiał, czy możemy zrobić to u nas. Bo oglądaliśmy filmiki z Wielkopolski, no i chyba nas zazdrość wzięła. I spontan wyszedł, tak? Dałem na Facebooka ogłoszenie. Cześć. Śmiechy śmiechami. Wyszła impreza pierwsza na Mazurach.
Ale już, zlot. Już widać, że zapowiada się na konkrecie. No myślę, będzie, to dzwonili, myślę, że dopisze gość. Będzie cykliczna. Tak. I pasuje robota, bo u nas naprawdę w okolicy nie ma tego. Gdzieś mają zachodniopomorskie te rzeczy, a tutaj... A tu oni też... już od dłuższego czasu mają. Robią sobie to, spotykają się, nie to, że tam na Facebooku, ale znają się wszyscy, tak? A to też od razu pokazuje, bo to nie robi jakiś taki przypadkowy pasjonat, ma nie, nie. swego towaru. Część dostała. To jeszcze nie wszystko. Jest naprawdę... Tu pareczka na konkrecie. Tu tyka. Więc wszystko jest. Dobrze, tutaj mam blisko do bagażnika. To w tak zwanym międzyczasie coś na szybko cyki. Ale tu jaka pała. Pana byka znalezione 5 lat temu. Pareczka. I ten sam byczek znaleziony w tamtym sezonie. Po 5 latach. Poszło mu w tyki. Ale to ten sam byczek. Po 5 latach już jaki progres poszedł. Poróż. Konkret. Tutaj ta jest ta pojedyncza, jest koza. Jest pojedyncza. Na opieraku, 20 na opieraku korona. Piękne marzenie. Za taką tykę to dałbym sobie operacyjnie usunąć jedno jądro. Piękna sztuka. To była pierwsza jakaś z pierwszych rzutów, które znalazłem. To po takiej to już jest ten. To jest byczek nagrany na... Przebywa co roku na rykowisku u nas. Prowadzi swoje łanie para 8 kilo. Konkret. I ciekawostka, tyka z niego. Wiązać kurwa na paliki do tego. 3 do lata wcześniej. Dziesiątka. Kurde, szybko im idzie w zrzuty. No, 3 lata wcześniej. A ten. Ten jest ładna korona. To cała para to jest ten byczek. Z tym, nie? Z rykowiska. Chłopaki przyjadą, to praktycznie każdego zdjęcie mają i zrzuty od niego. Jest na tym, na konkrecie. Też ładne, no. Chodzony, wychodzony, nie? Wychodzony. Ten jest zajebisty, też płaskie, to zaśmione korony. To taki jak ten mój rzut jeden. Podobny. A skąd to ten? To ci nie powiem, bo to jest tajemnicza. A, tajemnica. Wymiana. Tutaj znaleziony, podejrzewam, na węch. Nie było szansy go wypatrzeć. Laską wystukany. Takie patenty już znam nowe. Muszę teraz, jak będę śmigał, to opukiwać teren przed sobą. Ale... Szadzior. Ale masakra. Wiedziałbym ci zrobił stojak. Mamy gość, ewentualnie tego już wezmę z pokazaniem, bo sobie tego nie zobaczyłem. Ale, a tu słyszę już, bo ja mam to tako swoje, że podsłuchuję. Pan mówi, że za rok ich nie przywiezie. A tu takie, ojebany jaki kloc. Zawsze coś przywiezie. Tak, wszyscy zobaczyli. Nie, ja jestem trzecim właścicielem. W Polsce jestem trzecim. Trzeci właściciel w kraju. W Polsce, no. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Nie, podejrzewam, że Niemiec to zmarł i baba sprzedała. A myślicie, że z naszymi jak? Czy nie, ale... Tu ekipa wjechała z Podlasia. Coś Karol fajnego zaproponuje sobie. U8 to już zamietli w armię. To nie jest para. Nie? Nie. Zwali. Oj, przepraszam. A kurwa, tak. Podobne? A no do niego by szybko dobrał jakiegoś tykę. Tak jest. Ze względu na to, że ma to ten. Także jak ktoś, to 2000 mogę wam dać. Później będzie. Jakie łosisko?
podobał. Można macać, nie? Co? Można macać? Tak. No co? No, szkoda, że Zbyszek nie przyjedzie. Bo Zbyszek nie przyjedzie, co? Od razu widzę, że mój największy idol z lotu. A, tu kolega z YouTube'a, co? Nie, kolega z Podlasia. Chyba u nich same łosie było. Same łosie, chłopie. To jest ten sam bytka, nie? Ja? Tak, to z roku na rok. No to w ogóle... Prawie zima na różnicy. Miałem jeszcze jedną parę od tego bytka. Można dotykać. Nie ma co grymasić. Ale trzeba ręce dezynfekować. I się odkażę. Szczepy znaleźli. Tamten już myłku, to te dwa to myłkusy już ten. Tak. Też jakoś na róży ma deformację jakąś. No. To no ładnie, dużo, ale tego fajnie. Okay. Każde zdarzenia, pak, kurwa, dzisiaj. Co? A gdzie grawery robiliście? O kurwa, to się w Polsku może. A, no to wiem gdzieś. To znaczy, ja takie. No się samo wciągać. Tato ćwiczy. Ale ten. Jeszcze Janek zaraz dojedzie, to wiesz, to będzie ten to 3 lata pod rząd, nie? Gramatyka. On kurwa konkret. Bo w tym roku nie podnieśliśmy, nie wiemy. Bo póki tak nie ma za dużo ludzi. Czy chcieliby panowie porozmawiać o Biblii? A o dziewczynach. Seks. Herakoka Haszelezdi. Ale kurwa, jakie kloce, co? Mały podniósł i kotopara. Tylko? Wcześniej ją podniósł. No, drugi, trzeci luty. No. Jako pierwszy rozpoczął sezon. Byliśmy z gościem, byłem tam gdzie poprowadzałem na kukurydzie, nie? I były. Były cztery. I mówię, pójdę rano, bo chcieliśmy zobaczyć, bo jeszcze były byki do strzelenia. Mówię, pójdę zobaczyć, czy kurwa gdzieś one nie zostały, czy poszły. Tylko weszły w las, kurwa, pasiele. A tego wiesz, zajechałem do kolegi, bo to jest 2019, to pomiędzy, co Janek miał 18-20, tak? No to tego mówię, weź mnie Marcin, na zwrot pożycz. Miał przyjechać, mówię, dobra, to zajedź, mówi, w samochodzie leży, bierz. Mówię, to pójdę posypię. Mówię, kurde, wiesz, ale w tym roku nie wiem. Ale kamerę, no, ale kamerę go nie podnosi. Ja już podniósł to lewy tykę 508, tak, to też kamerę. Nie, nie, poszedł do mnie teraz. Patrzcie, co się dzieje, jak towar wiozą. Co się zmieszczą? Specjalnie miejsce tu zostawiłem, kurwa. No to może i się... Jest towaru. Tu tak w oddali kameralnie stanęli, a towar mają taki, że w sumie to się nie dziwię, że tamtym nie chcą przykrości robić. Ole, jakie tyczęcje. To szok. Gdzie one podniesione były? To akurat tych to nie wiem, a resztę mogę ci powiedzieć. No to już słucham, jak jest możliwość. U nas na Mazurach. U nas na Mazurach, a gdzieś jakieś? W tej okolicy, 20 km. Ale to naprawdę kurde, konkret. Można dotykać. Ja się nie krępuję, jestem z tych, co się szybko współufalają. Można tu konstrukcję położyć? No, to wtedy... Przytrzyma ktoś? O, dzięki. Ale jakie kloce! Masakra. To jest para, a do tego nie ma. Bez kitu, za taką parencję to dałbym operacyjnie usunąć jedno jądro sąsiada. W sumie nawet dwa, jak sąsiada to... A to muflon Podlaski, ja miałem takiego. Ale ten to już jest konkret. A słyszę znajomy głos, dzień dobry. Witamy. My się tam pewnie znamy gdzieś z tych Facebooku, z tego, ale tak... Możliwe, ale... Chodzi o to, żeby tu pianeczko, na tej piance będą ładnie widać, nie? O, proszę bardzo, tutaj najładniejsza para z lotu. Kiedy ślub? Pytanie, wszyscy chcą wiedzieć. W sierpniu? Tak, zapraszamy tak, serdecznie. Mam tu nagrane. No i... Miejsce ograniczone, kto pierwszy... Ten dobra, ten... dobra, abym ja się zmieścił, reszta... Charger. Ale to zaraz je. Dziękuję. To
Przy okazji ja się dowiem wszystkiego. Nie, wszystkich nie brałem, tylko trochę. A skąd pan przyjechał tutaj? Niedaleko też się, na dwie rzuty. Skąd pan przyjechał? Jeleniowo, miejscowość. Już dobrze, już zapisujemy lokalizację, zima moja tam. Ale znaczy tak, no, w Jeleniowie nie wszystkie, bo to i na Zazdrości, dobra, na dobra, Jabłonce. Już teraz pan z tego nie wybrnie. To jest tak zwane chwilowe zaćmienie umysłu, a tylko ludzie czekają na takie informacje. Tak, go ci kupacie. Ale ten jaki klot, co? Choć co roku od groma ludzi przyjeżdża i... Ty tu nie jest para? To jest para. Dwa to para. Reszta zostaje, bo to jest... No, reszta zostaje, bo to kradzione. To szyda. No to muszę się podpić, może ktoś się trafi. A wszystko tu właśnie tutaj też z strony znajdowane. A czemu moich nie wziąłeś tych ładnych? Nie chciał się wstydzić tym swoim chrustem przy tamtych. No mam nadzieję, że tutaj mam sporo wszystko w tych stronach znajdowane, ale pojedyncze. Może się coś trafi. Do... Nie trafi się, bo ja zimą przyjeżdżam. Tak. No i... Mówię, tą parę, mówię, dla mnie jest najładniejsza i znalazłem ją w 2014 roku i widziałem, jak byk zrzuca jedną tykę, po chwili drugą. O. Mówię i... Temat konkret, zazdroszczę szczerze, tylko tak w ten zdrowy sposób. A w duchu, ażeby złamał nogę przed sezonem następnym. Ale jest i łosiek jeden. Tak. A dlaczego tylko jeden? Tylko jeden. Chodziłem, ale nie było. Ale ten, ale jeden, ale jaki? A tu nie mamy wiem, reprezentację z... Ze Spychowa. Jurand. Dosłownie. Jaki ptasio. Ale od łosia, jakie konkrety. No, ładne, no, ładna para. To wszystkie? Własnoręcznie nie znalezione? Nie, zupełnie. Nie? Nie. A to wcześniej słyszałem, ale są te czujne. Która jest największa duma kolekcji? Tego znalazłem 10 metrów od drogi asfaltowej. Ponad 3 kilo też ważył. To ja się w chabazie ładuję, a to trzeba z drogi szukać. A nie ma reguły. No ale tutaj konkret jest. I zaraz te. To który jest największa duma kolekcji? Dla mnie tamta, bo pierwszy w sumie znaleziony. To od tamtego się zaczęło, no ale tak jak z tych. A trudno powiedzieć. Ten fajny, co? Był kusik. No ale... Można powiedzieć, jakie okolice tego są? Pan nie mówi, bo on zapisuje lokalizację, nie, nie, tak nie, jak nie, ja. Bo mam podobnego. Nie, już ja wiem, kto ma drugiego. Tak? Jeszcze do... Ale powiem... Trzy tak, te same, nie? Tak. 2018, 19, 2020. Tego podniósł taki pijaczek i odsprzedał dla myśliwego, ale za dużo chce. Jest para. Jest! W wierzutach nie są jeszcze. Tego podniósł kolega, bo byki od nas wyjebały 20 km aż pod szczyt. Właśnie się nie obłamał tego, co? Bo tutaj już starość ma tego, no. No to jest, zobacz, to jest właśnie historia od tego, nie? Zrobiła się różyczka, zobacz, co się zrobiło tam. I w tym roku mogła dzika od noga wyjść. Ale to rok po roku. Tak, rok po roku. No, no właśnie tak, to no. Możesz sobie poznać, no, co się dzieje z porożem, jaka deformacja się robi. To konkreciska. Ale tak jak ja to oczopląs. Teraz kilka nocy niespanych z rzędu. I łoski. Niby strzelony jest przez jakiegoś tam trzech gościa. Tu mamy towaru. Tego to już wcześniej widziałem. Konkret, co? A tu jak ktoś chce się pozbyć takiego towaru, to jest numer. Tu łosie prawie tak jak moje. Ale jest tego towaru. Mył kusiska. No ja mogę wejść w swoją.
Straszliwie zapomniałem. Tu najpoważniejsza ekipa, druga po mnie. Ale tego łosia kurde ten. Bo to jest ten co wysyłałeś po chłopie, nie? Fajny. Łosiska. A ta para największa twoja czy kolegi? Która? Tu. Ile one ważą? 7 kg ważą. Ale konkurencik też. Chciałbym powitać wszystkich, tak, zwiedzających i wystawców, pasjonatów poroży, którzy przybyli dzisiaj. Zmusili się, co niektórzy, żeby przyjechać, ale przyjechali. I tak, chciałbym teraz podziękować w nagłośnieniu Karolowi Żebrowskiemu, który to też nagłaśniał. Andrzej Szydłowski, nie wiem, czy już przyjechał, czy jeszcze nie. To opracowanie graficzne zrobił, też bardzo dobrze, dziękujemy mu za to. No i tak, zapraszamy. Przyjechała grochówka, ciasto, kawa, zapraszamy do bufetu. Po drugiej stronie karkóweczka, też można zjeść. Także zwiedzamy, wymyślamy. Około za godzinę może, tak? Zrobimy konkurs. Za godzinę zrobimy konkurs. Tu już powiemy, o co będzie chodziło. Kolega nasz Witalski Boguś też ma, zaoferował nagrodę, ale nie wiemy jeszcze za co. Powie, ogłosi to. Ale jak go znam, to coś wymyślił śmiesznego. I tak, Karol może coś jeszcze? To także zwiedzamy, a gdzieś za pół godziny powiemy, na jakiej zasadzie będzie konkurs, tak? Będą trzy puchary z naszej strony. Boguś tam ma też bardzo fajny jeden puchar. Karton tam 40x40 centymetrów. Przywieziony ze swojej okolicy z Podlasia. Także będzie bardzo dobry. Dobrze, dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania, zwiedzania. A jest tu ekipa spóźniona, ale towar na konkrecie. Wszystko własnoręcznie znalezione? Nie, niektóre, no, od razu, żeby zamykać, no nie? Po prostu po kolei, bo takie dziury to takie, no, wiesz. Tutaj taki sam drobiazg, zazwyczaj nie podnoszą takich małych ludzie, ale tu widać, kolega brał i te maluchy. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No niestety, nie każdy umie znajdować takie jak ja. Cieszy się też takimi. Nie, ale kurwa, jakie ten. Ale jakie konkrety, ja pier. To jest wszystko własnoręcznie podniesione, czy wymienione? Kilka albo nie podniesione. To kupę lat, wiesz, te mniejsze się sprzedaje, wymienia. A te większe zostawiamy, nie? Ale towar potęga. Cen jaki. Kilka mniejszych. Szybko biega właściciel? Słucham? Nie, tak tutaj, takie rozmowy na szczycie, ale... Także ten, tak jak się umawialiśmy, ty podstawiasz nogę, a ja co tchu. Garbaty pies. Najważniejszy. To się zrzuca. Mistrz drugiego planu. Zrzuty lecą. Wrzesień 2021. Pierwsze zrzuty 2021 poszły. Simba, widzisz, ty jesteś najważniejszy dzisiaj. Będziesz w internecie. A jak? To się nazywa znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Udało mi się nagrać pierwszy rzut. Bez chodzenia, bez niczego, nie? Syk, mam nosa do takich.
No ale tu też konkrety, kurde. Tu Bartoś, tu. Gdzie tata kładzie, kładzie? 5,40 czy 5,5? Coś takiego. Teraz chyba nie całkiem, ponad 5,50. A tutaj chyba 4,80, niewiele. Są same własnoręcznie podniesione? Tak. Większość z tego roczna. A jest i łosiek. Nie, to nie jest łosiek. To nie łosiek? Nie. Myłkus taki? Myłkus. No ja bym polemizował nad tym, że to nie łosiek, ale ja się nie znam. Ale takie te kurde łosiowe. To jest stary byk od Ilema. Ktoś kto ogarnia? Ktoś kto ogarnia, może w tych, w komentarzach niech pisze. Ja bym... Łoś zazwyczaj ma właśnie tutaj jeszcze tą taką odnogę, taką dłuższą ma. A ten ma od niekoniecznie, razu... nieraz takie są. Ale to ja mówię, ja się nie sprzeczam, bo ja się na tym absolutnie nie znam. Nie jest tylko ja bym... Panem, panem jak ktoś także... zna, nie? Jak ja pan, jak ja pan, to jak dziad wygląda. Ale ja bym wstawiał, że łosisko. No właśnie zmyśliłem, ten... też mówi, że widział tego byka, także... Ten konkret. To ten, żeby tutaj nie zaburzał symetrii z to resztą, to go zabiorę, co? No to jest akurat z zeszłego roku. Ale fajny. A dlaczego do pary nie ma? Oj, w takim miejscu znalezione, że... Skąd przyjechaliście? Ze Szczecin. Znaczy w okolice Chorzew. Dobrze, dobrze. Już zapamiętana lokalizacja, jeśli się trzepie. Tutaj też mam ciekawego myłkusa. Z fajnym tym. Areczka. A ten. A pani zbiera też, czy nie? To jest. I dobrze, chociaż jedna rozsądna kobieta. Ale w końcu ktoś ma rosochy takie, przy których ja kompleksów nie mam. Taka rozmiarówka może być. Ale to jest w takim terenie, że to my nie mamy kompleksów. Ale te pani jednego dnia były znalezione. A skąd, skąd przyjechaliście? Nigdy nie znałem. Spod ten, spod Morąga. A to się jako z jednego dnia trafiło. Ten konkret. Ja poszedłem na... też odnawiał takiego znalezionego, nie? To ten bardzo ładnie to zrobił, nie? Super. Tu kolega w ogóle mi wybielał czaszkę, bo czaszka była pomarańczowa. Woda tu utleniona. Tak obłożyć. To ciężko. Wodo... Tak, ja też znalazłem, tu to wodę utlenioną. Takiego już się nie znajdzie. No nie, gdyby był bankomat, tu od Łosia mył kusek, konkret. 450 zł, to tak już ostatecznie, no, od 400 poszedłem do 450. Tu jakość, a nie ilość. Ojciec z tego kumpla podniósł też, ale im szerszo taki no. Jak jesteśmy. Co tam Boguś? Nagrywa się. Trzymajemy. I tam Boguś. Ale... To grzywce cię nie poznałem. Konkretnie. Bo dzisiaj się nie ten, nie czesałem. Ale... Konkretnie. Na wieszach. No ale tutaj też konkretnie. Ale łosie na konkrecie. Tak się nie będzie nagrywać. A gdzie zbierane były? Okolice Pisza. A tereny, ale tu trzęsie. Wszystko własne, czyli z wymianek? To taka perełka kolekcji, największa duma, że jak przy Gorzale się rozmawia, to który się pokazuje? Te, co? Ale konkret. Jest tego, powiem ci, wiesz, no mieliśmy busem przyjechać, ale... Ale... Kloc. Alternator party. Było dzwonić, leciałem niedaleko, to bym podpiął przyczepkę. I ja mam ochaki ten, ale to mówię, gdzie z przyczepką będziemy jechać się tu. Ale tu ekipa przyjechała. Wiesz, kto pierwszy rok, nie? No. Człowiek nie wie jak się zachować, nie? Właśnie o to chodzi, nie? Browarka wypijesz? Nie, kieruję, wiesz? Bo mam promocyjną łomżę. Na bocznych nie stoją. Szwagier jak coś tego. To jak coś, to ten. A gdzie podsyłaj do mnie. A na wjeździe ta zielona ropucha.
Ale konkrety, bez kitu. Ten jak wagowo wygląda? 3,60. A kurde, wygląda na takiego kloca. 4 kilo miał. Przy znalezieniu. Ale pareczka. 40 deko mu uciekło. To i tak w miarę. Masakra. Tutaj patrzę, wszyscy mają zajebiste, tylko ja przywiozłem taki fajans. Czadziu. Normalnie można oczopląsu dostać dzisiaj tu. No. O, tu chyba tyka. Tyka z lotu. Co, dobrze oceniam czy nie? Jaka petardziocha, to masakra. Z ataku operacyjnie daje się usunąć jedną nerkę. Bez kitu. Ewentualnie jądra dwa, ale to już sąsiada. Ale piękności. Ile ona waży? Teraz? Czy na świeżo ważyła 5,40? Ale czad. To skąd przyjechaliście? Okolica Rzeszy. No, już wiem, gdzie w tym sezonie jeździć. Ale... To jest ten, co nagrywałeś na fotoparce? Tak jest. Ile on teraz waży? Teraz 4,90. Nie, nie, para. A, to na świeżo ważyła 9,5 kg. Ale chodzi jeszcze, czy kurkę dostanie tu rok? Uwaga, nagrywamy. Wszystko samodzielnie? Wszystko. Znalezione? Wszyscy podnoszą, tylko ja nie. Nie, my też nie. Teraz mi źle się zrobiło na duszy. Tu jedyni wystawcy, którzy przewidzieli to, że mogą być tacy jak ja, którzy chcą próbować ukraść, mają psa obronnego. Waga XXL, zło wcielone, pół kilogramów. Chodź za merdaj tu ogonem nas. Merdek, atakuj. Widzę, że zło wcielone nikt nawet się nie odważa. Z Jarkiem wczoraj pisałem, żeby zabrał swoje noże na zlot, to pokażę, a nie chciał, a to proszę, są jego produkty. Nauczyciel, właściciel strasznie niezadowolony, mówi, że nigdy wcześniej nic gorszego nie dostał, że naprawdę tandeta najwyższych lotów i następnym razem tylko Chiny, bo to jest nie. Absolutnie nie, poważnie. Ten pan to jest fajnie. Mega, dobrze się dogadywaliśmy. Nie, Jaro, w porządku. No i towar ma konkret. No i logo ma najlepsze na świecie. Łosia. Sam proponował. Akurat słoneczko zaszło, to jeszcze raz trącę. Bo bez kitu jest na co popatrzeć. Nie, teraz fajnie słońce zaszło, to fajnie, fajnie widać. Ale Beskitu, tyczęcje na konkrecie. Mazurskie. No. Ludzie mają, zauważyłem dzisiaj to, że ludzie mają, tylko ja nie mam. Ale swoją żabkę poznaliśmy, kurde, to po ten sam. To ropucha. Cicho, bo przyszedł. Tu nie ma maluchów. Thank you.
Najciekawszego zabieram, nie? Nie. Najciekawszy zostaje u organizatora, tak? Tak jak mówiliśmy. No i jury zapraszamy, będziemy oceniać. Jeszcze idą. Konkurencji najciekawszy rzut. Grubo. Liczą się. No dobra, ja też położę swoje, ale nie biorą udziału, że tak powiem. Ja, no mi się ten właśnie ten jeden podoba. Kobietom to naczelny, ten największy. Czekajcie, jeszcze zobaczymy dla ciekawości jedną rzecz. Na pewno ten największy mi się podoba. No i teraz staje właściciel. Mąż czy żona? Zdjęcia później proszę. Ja już swojego faworyta mam. Patrzymy, zobaczymy. Ale dwa. Od tego zrzuta wiem, gdzie jest wieniec. Także jak ktoś chce, to z miłą chęcią mogę go pokazać. Wieniec? A tu zobaczymy, to też ciekawa pałka jakaś. 5,50. Ile to na świeżo? Ale ołowi na świeżo ważył 6,30 chyba na świeżo. 6,15 na świeżo. Głosik pan, nie? Ale to jeszcze jest drugi na niego. No dobra, zobaczymy drugiego. Tu jest do pary. 4,86. Razem. No. 10,32. Kańcza waga dobrze waży. 10,36. O, trzeba coś dołożyć, bo za lekko. Namoczyć. 11,60. No ciekawe. No dobra. Ja bym miał taką propozycję, może by to panie wybierały najciekawszego rzuta. 4,24. No tu panowie to będą się sugerować koroną tą tym, a panie to wybiorą na panie. A panie najgrubsze. 3,60. 6. Ładnie. 4,12. Kto mówi 3,17? Zaraz go idę wyjdę. To nie jego było, to on wie. Był kusa, zobaczymy takiego. No. A jak dodaję 5. Dociśnij wagę trochę. Zeszła. 30. Tego nie bierzemy pod uwagę. Za dużo trochę. Bez przesady. Za mało biegał, a za dużo jadł. Tak trzeba powiedzieć. Tak. No, ale jest. Ale jest to. Dobra. No miał co nosić. Dobrze, ile osób bierzemy do komisji? 4-5? No dobra, kto chce być w komisji? No, ręka do góry, panowie. Może same kobiety. No, wychodzimy, to wychodzimy.
Także zapraszamy. Co mamy wybrać? Zapraszamy. Najciekawszy rzut. Najciekawszy. Kobiety jeszcze biorą. No i jeszcze jakąś panią zapraszamy. Ja? Parytet. I dwie panie, dobra. No to musicie wziąć w rękę, żeby ocenić. Albo stajemy przy tym rzucie, który nam się podoba, albo go nawet bierzemy. Czy od razu do góry. I stajemy. A chłopom nie podnoszę się. Ale to na kilogram. Kusa teraz robimy? Nie, teraz najciekawszy rzut. Najciekawszy, czyli może być najciekawszy każdy. Może być każdy, dokładnie. Drugie będzie para najciekawsza. A trzecie będzie? A trzeci będzie za największy rzut. Tak. No ale jeszcze kategoria za największy to pewnie. Teraz jest najciekawszy. Może być pokrzywiony, może być łysy, może być nie mieć korony, może być wszystko być. Najciekawszy rzut. No ale będzie kategoria myłkus? Nie. Najciekawszy zrzut, czyli to tak jakby mył. Myślę, że tak jest. Zapraszamy właściciela. Gratulacje. Najcięższy. No poczekajcie jeszcze chwilę. Gratulacje. Oby więcej takich rzutów. Ja mam jeszcze przynajmniej jedna na kolejkę. Brawa. Teraz najcięższy. Jeszcze zobaczymy. Jest kategoria, teraz będzie najcięższy rzut. Cztery osiemdziesiąt. To jest bardzo ładne. Mocna cyka. Bardzo ładny. Mocny jak pół metra. Czekaj, pokusi. Rzut, tak? Tak jest. No wybieramy z tego samego, czy ktoś jeszcze ma największe rzuty gdzieś. Ktoś coś ma jeszcze gdzieś tam schowane. Nie, tu chyba tak jak te dwa leżą, tylko pomyśli. Karola, nie bierzemy pary pod uwagę. No nie, no tego ja nie startuję, także nie. Więc komisja pomiędzy te dwa. Juba! Tak jest, pomiędzy tak jest, tymi ja dwoma. Ja już mam faworyta tamtego, co mówi od nogą. O tak, to jest ten do wygrania. Ile on ważył? 4,92. To jest największy rzut, nie ma większego. Brawa. Tak jest, bardzo ładne. Zapraszamy zwycięzcę. Tak jest, zwycięzcę zapraszamy. Kto tam właśnie? O, piwa nie pije, co teraz? Dobra, kartkówkę dostaniesz. Tu już chyba piwa nie będziemy dać. Kartkówkę. Dziś na kartkówkę dostaniesz. Helena Urożata. Gratulacje. Nagrywaj tego, jak żyje parę zrzutów, tak? No, par nie przyniesie. A pary to trzeba to teraz to zabrać, a przynieść pary. No, właśnie, to trzeba odnieść, a pary... A tam jest... Nasza para zostaje? No, ale my udziału nie bierzemy. Nie bierzemy. Udziału to tak robione, nie? Co za ludzie, nie chcą wygrać? Może inaczej trzeba było. To i tak, ona jeszcze... Ja stawiam na to, tak? Ja już nie wiem. No, 20 marca, to 21 złamy. Tak, a tam nie dotykała na żołnierz. Nie, ważymy się. Już nie ważony. Czelek, dawaj szybko tutaj tą parę, bo konkurs jest. Mają tam dodatkowy brak. O, ty widzisz, spóźniłeś się. Dobra. No par trochę jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Widzę, idzie właśnie. Dawaj tutaj, już spóźniłeś się chwilę. Ale coś pięknego. Dawaj, zróbcie tutaj, miejsce do tyłu troszkę. Nie, tu jelenia mamy. Witamy pana Czarka. Szkoda, że nie mieliśmy konkursu. Szkoda, że nie było cię wcześniej. O! Tak jest. Spóźniłeś się. 10 minut się spóźniłeś. No to już nie ma co wybierać. To już. No. Także tutaj. Gdzie on ma te róże i moździenie? Gdzie to jest?
Mózgi wyjadły. Myszy wyjadły. Dobra, wygrał. Dobra, wygrał. Zapalenie możdżenia. Jak komuś to jest... się podoba. To się w ogóle nie podoba. Brak róży. Brak róży, możdżeń. Bardzo stary byk. Chory byk. Nie musiał być stary, ale wyglądał po możdżeniu. Choroba. No już jaki ma zdrowa. Puszczy piszczy. Jak wagowo? Teraz ma tyle. Widzisz, być na 31. Kilo 20. I kilo drugi. Kilo no to powinno być jako myłku pokazane. Tak. Nie ma drugich takich. Puszczy piszczy są identyczne. Dwie pary i byka mam. Może mniejsze obwody troszkę. Nie, najoryginalniejsze tak, ale nie najładniejsze. No oczywiście. Tu faworyt leży. Tak. Najładniejsza jest ta para. Tak, bardzo. Bardzo piękne odnogi kątowe. Oceniajcie panowie, ci sami to oceniali, tak nie oceniają. Tak, panie pomogą. Odzierak wszystko jest, korona ładnie rozwinięta. Tak. Tamta duża to... No ja wstawiam to. Nie, nie, tamtej nie. No to jest myłku, nie para. 3,68. Wyschnięte. Ładna. Według mnie ta powinna wygrać. Młody byk, pieczęć nie za dużo. Piękna korona, regularna. Mają być tylko 30 cm w obwodzie. Te są takie różne. To jeszcze można znaleźć. Myślę, że 26. No to już. Ile masz? Ładna. Opieraki. Piękne tutaj te. Nacieki. Jest, to powinna być najlepsza para myłkusa. Jest, tak, no jest. Spóźnij się trochę. To też piękny myłkus. No. Coś pięknego. Gdyby tego nie było, to... No ale w tym momencie, gdy myłkusy wybieracie, zamiast ładną parę. No ja mówię, no właśnie. No ja mówię. To jest o parę chodzi, ale o myłkusy. Tą wybieramy i koniec pieśni. Dobra. No i dobra, właściciela prosimy do tej pary. Zobaczcie bardzo, Łosia. Tak? Nie do ładny. Malowany. No wybrzeźnie. Powinna być kategorie konkretnie, a nie. Pana myłkusa. Komisja. No dobra. Co, nie chcecie tego? Nie chcemy tego, chcemy parę. Ale my jesteśmy komisją. Komisja jest nieważna. Nie, no jest fajna. No dobra, to bierzemy to. Mówić. To czy też nie może? To też piękna para. No piękna tak, para. No wystarczy. Mi się podoba. Komisji też. Upeblona. Tak, upeblenie jest. Piękna para. Coś takiego znaleźć. To jest kąt. No ale to powinna, mówię, para jako myłkusa. Jako myłkusa. Najpiękniejsza para. Tak. Oddaję głos do pudełka i na numer stoiska. No tak powinniśmy zrobić, to pójdzie szybciej, ale się upierają. Tak jest. Przy tym. Albo pojedzie to bardzo dobra. Dobra. Karol. Tak jest. Słuchajcie, robimy ręka do góry. Tak. Na najładniejszą parę. Może co? Czy robimy tą parę? Zostanie, zostanie. Tak, no i dobrze. Dobrze, wygrało. Nie ma co liczyć, jak w Sejmie. Tak, no przyszło. Dwa i ty też dwa. No to piękne łosie. No, cztery piwa potrzebuję. Zapraszam. Dobra, zapraszamy właściciela tej pary. Kto jest? Kto jest właścicielem? Tutaj. A, Andrzej tak cicho stał, no. No to przepraszamy. Cicho stał, kurczę. Gratulacje. No, gratulacje. Proszę bardzo. A moja nagroda nie ściema jakiś tam pucharek, tylko konkretny browar łomżyński. Pokażemy. Ilość kartron wędruje do wystawcy, który jechał najdalej tutaj. Nie wiem kto. Tutaj Boguś zasponsorował taką nagrodę. Pucować się, kto jechał najdalej i wystawił. Kto jechał najdalej? I się wystawiał. I bierzemy pod uwagę Warmia i Mazury. 106. Nie no. Podlasie.
Ale kto jechał najdalej, nie zmazł. Monki, Podlasie, Monki 160. Mówcie kilometry. Ile kilometrów, mówimy. To ile? 3. No dobra, tam pokazuję chyba. No i dobra, gratulujemy zwycięzcom z Muniek. Tylko podejrzewam, że nie będą. Podejrzewam, że nie będą zachwyceni, bo to taki prawie miejscowy. I pasuje robota. Tyle krzyczał, jeszcze wygrał. Ale też zapraszam, bo mam w samochodzie chyba jeszcze 10 sztuk tego trunku beznadziejnego. Promocyjnie, jak ktoś chce się częstować, to zapraszam. Szukamy kierowców. Dobra, dziękujemy. Jak to dobrze, żebyście się zapoznali. Dobra. Słuchajcie, na nagrody to zasługują każdy, tak? Bo to jest naprawdę. Wszędzie są cuda i ładne cuda, tak? Każdy by chciał takie parę podnieść, każdy by chciał mieć to u siebie. O coś pięknego, że mogliśmy się tu spotkać. Nasze warmińskie, mazurskie. No, nie bierz dziewczyny. Tu fajnie się zgrało, bo nagrodę za najdłuższą odległość na zlot zebrali chłopaki z Muniek. Ale tutaj też z Załosia to nie mieli konkurencji, jakby poszło z początkowym założeniem, że Łoś wygrywa, to nie mieli konkurencji, a tu syk. No to tu wszystko z jednego. Ten największy z lotu, wieniec. Ale konkrecisko. A tu przyfarciło mamy tylko dla widzów kanału, kto nie ma w głowie, bo nie były wystawione, pan przyjechał. Zobaczcie. Od razu mówię, że będzie na YouTubie, to jak to? Nie życzy pan sobie wizerunku? No wizerunku ja nie życzę. To nagrywam same tyki. Aha, dlatego tyki, ten. Tyki, właśnie. Z Łosia mogę pokazać. A to są przez pana znalezione wszystko? Tak, ale ja w ogóle tę kolekcję w tym roku taką ładno sprzedałem w ogóle. No to żeby to wszystko trzymać, to trzeba nie, mieć. Nie, no trzeba mieć po prostu. Może pan u mnie jak coś. Ja chętnie przechowam. Odkurzę i no. Takie tam. W tym roku taką tyczkę. Aha. Znaczy to z Łosia podniosłem. Tyczka fajna. 2,5 kilo. Ale pojedyncze, ale w ogóle, ale żeby coś takiego. A to wcześniejsze, nie? To też już na Mazurek. O, te. Tata tak jakbym miał do pary, znaczy no. Dwie. To akurat parę identyczną oddałem znajomemu, ale no taka samiutka, że jakbym je znalazł tam. Bo one wagowo jak ta wygląda. To u mnie ona miała chyba po 2,5 kg. Ten ma 2,5. Ten jest troszeczkę lżejszy, nie? Ale to mówię, identyczny miał. A ten jest coś chyba 3 kilo. Nie? Ten fajny jest. Fajny jest, nie? To już tu na naszym terenie już znalazłem. To w ogóle nie ma ten. No ten jest, nie ma niefajny. Ten jest, oceniam go albo 4,20, albo 6,20. Oceniany jest. Ale jest pytardziocha. Ale to 4,5 kilo. Tylko, że pojedynka właśnie, nie? To ale, no ale nie ma co grymasić. No ale proszę, chcę zobaczyć. To jest dziwolo. Tu go. Może. Tak, żeby rejestracji może nie było. No, przy tym, ale zapomnijmy. Ale jest naprawdę. O, dobrze. Rejestrację możemy zasłonić, nie? Nie, bo nie chcę, że później tam jakieś wynikły. Tak samo jak nie nagrywałem też. Znaczy powiem, w życiu podniosłem ze 200 sztuk. W tym roku sprzedałem. W granicach 100 kg sprzedałem. I ci tutaj co stoją, nie? W ogóle i te takie te tu duże co miał, to u mnie był na podwórku. Ten z tego zasuldy był. I te 5,50 co do pary tak tutaj. 5,50 jedna sztuka co waży. Ja ten to ci wolą tak. Ale fajny, kurde, takiego nie widziałem nawet jeszcze. A dlaczego pan go nie dawał do tego konkursu na najfajniejszą tykę? No, mogę zanieść po prostu. Bo fajny. Naprawdę. Dziękuję za pokazanie. I cyk, kolejny prywatny pokaz dla widzów kanału. Nie były wystawione na tym, na zlocie. A tu, proszę bardzo, jaka pareczka, tyczunie i łoś. A
towar człowieka, który mi wystawił w komentarzach kiedyś najlepsze tereny do chodzenia. Ja tam praktycznie wszystkie łosie znalazłem. Taki ten świat mały. Góra z górą, nie ten. A człowiek z człowiekiem. Kozioł ładny. Czekaj, o to będzie. Perlenie, kurde, ładne. I cyk, koziołeczki. To akurat nie moje klimaty, bo ja to z tych takich prostych, co gabaryty i łosie. Ale ktoś, kto ogarnia, to wie, co to za te. A, i jeszcze temat na szybko. Czy jest ktoś wśród widzów, ewentualnie może ma znajomego, kto by się podjął obsadzenia tych łopat na czaszce? Tylko ktoś, kto ogarnia takie tematy, a nie jakiś taki, że Janusz, który powie, że umie towar z Ebie i nie ten. Ma być na konkrecie. Jak coś, to pisać, dzwonić. Impreza już dobiega końca, ludzie się zwijają powoli, ale naprawdę mega, 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 mega czadzior. Warto było przyjechać, było towaru do zobaczenia, mnóstwo konkretnego. Mam nadzieję, że będzie to impreza już cykliczna i co rok będzie można wpaść tu w nasze strony, popatrzeć, podbić sobie kula i takie tam. Także do następnej wyprawy. Norcio!